Nasze materiały wspiera sklep wysyłkowy Arcotech, który dostarcza najlepszej jakości drobne sprzęty AGD do domu oraz kuchni. Link do sklepu w opisie odcinka. Kurde, fajne ciepełko dzisiaj. Ostatnimi dniami takie deszcze były, kurde, nieziemskie. To dzisiaj mamy trochę fajnie ciepełko. Dobry wszystkim, MGR się kłania. Witam w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie będziemy stabilizować zaciski hamulcowe do Passata Tadzika i jedziemy po nowe zaciski, jednak decyzja zapadła o nowych zaciskach hamulcowych. I dzięki, słuchajcie, za podpowiedzi, jednak trzeba było zacisk wkręcać, a nie pchać na siłę. Ale i tak mi się ten zacisk w przypadku akurat w tej lewej strony nie podobał, z tego względu, że tam chyba jednak już linka i ta linka, co idzie na tą sprężynkę, na ten mechanizm odręcznego, to już chyba nie działało w ogóle. Dlatego dla świętego spokoju damy nowe zaciski. Zajebiście, nie odpalę. Zapomniałem świateł wyłączyć. No. Kurwa, i co teraz? No, nie odpalę. Zapomniałem wczoraj świateł wyłączyć. Kontrolki palą, ale... rozładowałem akumulator. No. Kurwa mać! Jak można zrobić coś takiego? Co by tu robić? Widzę, że chyba mój sąsiad jest. To dzwonię po sąsiada. Dobrze, że w ogóle mam kable przy sobie, bo no, bez tego już by było średnio, nie? No, kabelki mamy, widzicie, są kabelki. No i czekamy, aż podjedzie. Swoją drogą to Passat Tadeusz przyjechał ze mną dzisiaj, bo chcemy wam troszeczkę poopowiadać co nieco o tym samochodzie. No i zaraz się wszystko dowiecie co i jak. Co tam, szanowny właścicielu? Może nie na siłę, ale chciałbym go komuś wepchnąć. Bo już niestety nie będę miał na niego czasu. Bo sprawa jest tego typu, że się wyprowadzasz i nie zabierasz. Tyle kilometrów nie będę go ze sobą targał, a szkoda. No i słuchajcie tutaj, panie, panowie, nie, chyba światło nie zgasiłeś, nie? No, nie zgasiłeś. Aby było teraz, ja bym ciebie odpalał na kable. Słuchajcie, panie, panowie, jest takie ogłoszenie parafialne dzisiaj na moim kanale. Znacie tego Passata, Passat Tadeusz, który też i wiele przeszedł i za mojej kadencji, i za kadencji poprzedniego właściciela. Samochód, który był przez prawie 15 lat u jednego właściciela. Znacie stan blacharski ogólnie tego samochodu. Podłoga jest cała zdrowa, nic nie jest dziurawe. Wszystko jest sprawne, chyba że ty, Michał, coś robiłeś za swojej kadencji przy tym samochodzie, to możesz powiedzieć. Ja robiłem tylko i wyłącznie poduszki przy amortyzatorach i to w sumie wszystko. I to wszystko. Tak? I poduszkę pod silnikiem. Pod silnikiem też, dobra. I powiedz, ile kilometrów do tej pory zrobiłeś jako nowy właściciel? Bo jak go kupiłeś ode mnie, to ile minęło? 3-4 miesiące? Chyba trochę więcej. 6 000. I pojechałeś nim na rajd Koguta i wszystko bezproblemowo. I w tom, i z powrotem, co nie? Jedyna awaria to ramka od radia odpadła. Na kropelkę i będzie dobrze, nie? Także słuchajcie, panie, panowie, tutaj ładny Passat jest na sprzedaż, tak jak słyszeliście, właściciel nie zabiera go z tego względu, że się wyprowadza. Zabierasz tylko jeden samochód ze sobą, nie? Bo masz jeszcze tego Mercedesa, Passata nie będziesz zabierał. W bardzo ładnym stanie jest ogólnie Passat Tadeusz, znacie ten samochód. Silnik 1Z, 90 koni, przyspieszenie ma fajne. Jak zauważyliście, pomalowany ładnie, profesjonalnie hammerheadem. Także już wszystkie jakie tutaj były rysy, nie rysy, wszystko już poznikało. Oczywiście zaliczył rajd Koguta. Skąd to było? Ze Stegny? Z Oławy do Stegny, nie? W obie strony by 1600 km, nie? Jakoś tak. No. A jeszcze możesz zatrąbić. Weź puść. No. Tutaj jest normalnie nowy klakson. Także ten Passat może być któregoś z was. Pewnie ludzie będą pytać, jaka cena. Cena, jaka mnie interesuje, to jest 4,5 do negocjacji. 4,5 do negocjacji, słyszeliście. Zależy, także jaki negocjator. Ale w każdym razie warta cena tego Passata, bo tak jak mówię, w bardzo dobrym stanie blacharskim jest. Nie ma dziur, dużo jeszcze pojeździ, ładne ma felgi, także jakby co, to zgłaszajcie się. Linki będziecie do kontaktu mieć w opisie odcinka, tu bezpośrednio do właściciela. No i piszcie, może ktoś z widzów będzie zainteresowany właśnie nabyciem Passata B4 Tadeusza. Ja już nie przygarnę, bo mam tak, muszę tego skończyć, bo jeszcze przy tym mam robotę. Tadzik stoi w garażu, no i oczywiście Marianka Czerwonego B3 chce ogarnąć, a jemu też trzeba będzie za niedługo trochę czasu poświęcić, dlatego no fajnie by było, jakby trafił naprawdę w jakieś dobre, fajne ręce. Przebieg 451 000, wnętrze ładnie wygląda, nic nie jest zniszczone. Jeździć, obserwować, dolewać oleju, jakby coś się działo, podgłaśniać radio i też będzie fajnie. Nie bierze, nie trzeba dolewać. Nie trzeba dolewać, nie? No, fajnie. Słuchajcie, nie wystraszcie się tej plątaniny kabli tutaj, bo to jest klakson, to jest profesjonalnie zrobione, więc to się nie ma co zastanawiać. Odpalamy. Oczywiście szczotki w rozruszniku są do wymiany. Ja tego nie wymieniałem, bo mi się nie chciało. Tutaj właściciel ma nowe szczotki przy sobie. To dorzucimy w gratisie. Naprawdę jak dobrze, że mnie ten kabel od tych od akumulatora uratował, bo naprawdę byłoby średnio, gdybym miał jeszcze tutaj z buta iść po kable, nie? Okej. W każdym razie mamy tu za sobą, powinienem dać akumulator pod prostownik, trochę czasu tu pobędę, to chyba go damy pod prostownik, coś mi się wydaje. Ciekawe jak mocno został po dupie ten akumulator, bo kurde nie mam wolnych akumulatorów i w tym jest problem. 12,85, ale wahania ma. Pokazuje złe wartości, raz ma tak, raz ma tak, raz ma tak, dobra. Podładowanie i tyle. O, praktycznie od zera musi ładować. Dobra, niech ładuje, a my się bierzemy dalej za robotę. Teraz mamy takie zestawienie, że mamy nowe zaciski hamulcowe. Mamy nowe zaciski. I teraz, panowie, jest tego typu sprawa. Czekajcie, ja sobie coś sprawdzę. Tak, spokojnie. Zmieścimy klocuszki na ten. Już nie trzeba dociskać tego tłoczka. Fajna sprawa. Ten zacisk jest do wyrzucenia, tak jak mówiłem. Nie wiem, czy w ogóle tutaj ten mechanizm odręcznego działa, ale podejrzewam, że już nie. Nie mogłem odkręcić tego przewodu. Tutaj wewnątrz pod wężem wszystko zardzewiałe, sparciałe, więc to jest ewidentnie śmietnik. Kazaliście mi przełożyć, ja też zapomniałem, koronka ABS-u. Także musimy ściągnąć starą tarczę, to założyć na nową tarczę. Nie wiem, czy takie coś można dostać, ale zakładam, że tak. Mimo wszystko ja sobie to fajnie obszlifuję teraz i jeszcze zrobimy popraweczki. Ta tarcza idzie na śmietnik i teraz bierzemy się za koronkę ABS-u, a no jeszcze oczywiście mamy nowe, giętkie przewody hamulcowe, nie? To będziemy sobie robić za niedługo, ale najpierw koronka ABS-u. Korona piastowska obszlifowana, szału nie ma, ale zawsze coś. I zobaczmy, jak to będzie dalej wyglądać. Dobra, sobie łożysko wypadło i to idzie tutaj, o. I to musi siedzieć w tym miejscu. Tylko tak o. Dobra, to się jeszcze jakoś tam ułoży. Ale to musiało być tutaj. Możemy zakładać z powrotem. Najpierw, panie i panowie, czujnik ABS-u. Bo ciężko potem będzie go przykręcić. A czujniki ABS, z tego co mówiliście, to tylko oryginały tutaj, bo zamienniki nie działają, nie? Ok, możemy zakładać, no i zobaczmy, jak to będzie dalej. Swoją drogą po fachowemu to się nazywa łożysko stożkowe. Stożkowe, widzicie? Ale Pamiętajcie, oglądając ten kanał nie macie do czynienia z mechanikiem. Ja sobie wyłącznie dla zabawy ogarniam. Ok, zobaczmy jak to nam wejdzie. Teraz tak, teraz dajemy sobie tą zawleczkę tutaj. Ok. I teraz panowie najważniejsze, o czym też mi mówiliście i nauczyliście, że MGR musi być troszeczkę na śrubie luzu. Musimy na tyle dociskać, dokręcać, znaczy się śrubę, przepraszam, w drugą stronę. No coś tutaj jakby nie tak jest, o. Na tyle dokręcać śrubę, żeby właśnie, o, teraz jest fajnie, by nie było tak, ale minimalnie luzu, co nie? Także już pokazuję, o co mi chodzi i o co też mnie sami wtajemniczyliście. Musi być, tarcza musi chodzić troszeczkę luzaczko, co nie? Ok, wygląda to mniej więcej tak. Troszeczkę luzu zostawiamy. To się tam wszystko ładnie nadda. Koronka siedzi. No i chyba jest git majonez, co nie? Fajnie, możemy składać dalej. Też ważne, żeby na tarczy nie było żadnego luzu, co nie? Sobie ruszamy tak, we w tą. Nie ma żadnego luzu, jest w porządeczku, nie? Bo by jakby było takie tiki pykanie, no to tak średnio bym powiedział, nie? Teraz możemy, panie i panowie, przygotować sobie jarzmo. Dajemy tutaj te smarowanie, prowadniczki do środka, no i będzie gotowe do założenia. Zanim tu damy nowy smar, oczywiście jeszcze prowadniczki raz przeczyścić można, czemu by nie? Tak, bo to pójdzie, tu są 4, to jedno pójdzie właśnie na drugą stronę, odwrotnie tą gumkę. O, coś takiego. Tam pisaliście w komentarzach, MGR, ja to podziwiam twoją cierpliwość, co nie? Mnie by już dawno chuj strzelił robić takie rzeczy. Słuchajcie, ja powiem krótko i zwięźle i na temat. Jeśli uwielbiasz swoją gablotę, no to robisz to po prostu ochoczo, co nie? Bo to jest tak jakby po prostu mieć hobby, co nie? Jeden ma hobby, nie wiem, żeby zbierać klocki Lego, trzeci lubi zbierać modele, czwarty lubi zbierać stare komputery, piąty śmierdzące skarpety, a szósty, nie wiem, chociażby, nie wiem, wypchane zwierzęta kolekcjonować, nie? Taki głupi przykład, no. To jest po prostu fajne spędzanie czasu, wolnego czasu przede wszystkim, tak? I między innymi robiąc takie rzeczy, no to też coś się nauczę, bo cały czas się uczę, nie? Ja nie jestem mechanik. Nie jestem, nie byłem i nie zamierzam być, bo nie mam ochoty z ludźmi się potem wkurwiać. A, to źle, tamto źle. Jeszcze jak ja patrzę, jakie ceny dzisiaj mechanicy mają za swoje usługi, to gdzie jeszcze wiesz? Dobra, rozumiem. Inflacja, skarbówki, nie wiadomo jakie tam jeszcze dzikie węże, ale już samo to, żeby mieć spokój dla samego siebie. O, tu mam taki po prostu swój kącik garażowy. Tu się po prostu, o, dzieje coś takiego, że jak coś spierdolę, to spierdolę swoje, a nie czyjeś, nie? Tak mniej więcej by to wyglądało. Dobra, teraz ja się zastanawiam, słuchajcie, bo mam 2 opakowania i te niepotrzebnie otworzyłem, bo to jest na drugie jarzmo. A były 4, powinny być 4. Bo myślałem, że jedno opakowanie idzie na jeden otwór, a okazuje się, że są 2. Dobra, najwyżej się kupi, bez problemu. No mówię, drugie takie opakowanie trzeba, co nie? Będzie załatwić. Fajne smarowanie, wszystko szczelne przede wszystkim. No i to samo robimy też teraz, o, na drugiej stronie. No i drugą stronę też mamy fajnie gotową, elegancko sprężynuje, fajnie, więc działamy sobie dalej nie z zaciskiem, tylko z tym, z jazmem. Teraz będziemy sobie, panie i panowie, malować jarzmo i zacisk. Moje ulubione zajęcie, to na razie możemy odstawić na bok. No i zaraz zawołam was na fajny efekt końcowy. No a tak średnio bym powiedział. Kamera pokazuje co innego, ale wierzcie mi, że nie wygląda to ładnie. Musi to wyschnąć i potem ewentualnie jeszcze raz druga warstwa. No jeśli chcemy mieć efekt, no to Albo zrobimy tak, to wyschnie, a potem sprite'em się pomaluje. Tak też będzie można zrobić. Okej, jarzmo jest. Widać, pomalowałem nie po tej stronie, co trzeba. Kurde, nie tak to miało być. No i nasmarowane. Tutaj z tyłu też. Proszę sobie zobaczyć. Jest. 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 Tak trzeba na razie jeździć. Nie ma innego wyjścia. Także mówię, na to nie patrzcie, bo to zdupiłem sprawę, trzeba będzie to od nowa jeszcze raz pomalować i będzie fajnie wyglądać, nie? Więc nie jest źle.